Witanko nocą. No ja się przygotowałem dzisiaj na testowanie, jak nagrywa ten Sharp WQ252. Wziąłem sobie dwie chromówki, jedną kasetkę po polsku, bo będę chciał to z internetu nagrać na tym Sharpie z YouTube'a i porównać, czy kaseta chromowa da radę pokonać tą oryginalną, która brzmi dosyć ładnie. Także o ile mi się to uda ustawić, to będę sobie nagrywał z YouTube'a tym oto nowym telefonikiem, bo ten, którym nagrywam, jest już cały porozbijany, już kilka miesięcy, z pęknięciem latam, chociaż mam go dopiero od półtora roku, Samsunga A70, którym cały czas nagrywam te filmy, który ma korektorek, bardzo fajnie brzmi, z AUXa. No ale w końcu trzeba było się zmusić do tego cholernego 5G. Panie, jak mi się mózg nie ułogotuje, to być może jeszcze będziecie oglądali moje filmiki, kurwa. Ale na razie nie czuję, że mi się mózg gotował, chyba że już mi się dawno zagotował. No ale no niestety nie da się uniknąć tego 5G. A co do samego Sharpa, zauważyłem, że on też ma trochę tak jak w JVC B99, że zanim się silnik, mechanizm rozgrzeje, rozkręci, to potrafi trochę pozgrzytywać, no ale to już ma prawo. Na szczęście to po jakimś czasie przechodzi. No i drugi magnetofon też potrafi mieć kaprysy, bo w niektórych pozycjach potrafi się zacinać. Nie wiem, czy się teraz zatnie, no ale często właśnie w pionie potrafi się zaciąć, że muszę ten przycisk tak dociskać. Ale kiedy go oprę troszeczkę, pochylę, to już wszystko dobrze pracuje, czyli coś tam, nie wiem, talerzyki, być może to ma związek z tym pozgrzytywaniem, już przestało, bo dopiero minutkę temu go włączyłem. No ale w sumie i tak jestem bardzo z niego zadowolony, bo jest i tak sprawny, obydwa magnetofony grają fajnie. Nawet jeśli tam troszeczkę trzeba będzie z nimi pokombinować, z czasem go opierać, czy przesmarować być może tam coś w środku, ale w sumie i tak jest bardzo dobrze, w bardzo dobrym stanie jest ten Sharp. Dobra, nie będę zamulał, zaraz podłączę ten telefonik, będę testował nagrywanie i zobaczymy, czy uda się pokonać kasetkę oryginalną, nagrywając na chromówkę z AUXa. No to widzimy się za moment już, jak mi się uda nagrać kawałek. Wysteruję sobie najpierw to wszystko i moment. Dobra, znalazłem sobie to samo nagranko na YouTubie, co mam na kasecie. No i tutaj pierwszy ząg z tą motorolką. No. Podłączam oto jacka. Bach. I nie gra. O co tu chodzi? Słuchawki nie działają. No muszę pogrzebać w ustawieniach, mam nadzieję, że sobie z tym poradzę, bo jeszcze nie miałem czegoś takiego, że wtykam kabel w wejście słuchawkowe, a telefon dalej gra na głośniku. Także chwila, moment, mam nadzieję, że coś na to poradzę, a jak nie, to piszcie w komentarzach, jeśli nie uda mi się do tej pory tego rozpracować, być może ktoś z was wie, co trzeba zrobić. Dobra, już zaskoczyło, nie wiem o co chodziło, ale najpierw zrobiłem taki myk, że podłączyłem kabel od kondora, który ma normalnie trzy kanały, tak jak powinien mieć jack stereofoniczny. No i nie chcę tego wyostrzyć. No ale tutaj mamy trzy złącza. A w tym kabelku, co mam niestandardowym,
działał mi na innych telefonach. Mamy cztery złącza, bo on też może służyć jako pod mikrofon. No ale już załapał. Także podłączę go jeszcze raz. Mam nadzieję, że już z tym problemu nie będzie. Będziemy mogli w końcu zacząć nagrywać, przekonać się, czy to będzie dobrze brzmiało. Bo w pracy sprawdzałem, że ten Sharp dobrze nagrywa. Jest głośno. Powinno dobrze nagrywać. Skoro można mocno przesterować, także powinno też głośno nagrywać. Ćmy się przyczepiły. Dobra, to już zostawiam. To biorę się za nagrywanie. No już się nagrywa. Tutaj w telefonie mam jakieś kilka trybów oprócz korektora. Także najpierw tryb niestandardowy, wszystkiego po trochę. I zobaczymy, który z tych trybów będzie najbardziej upodobniony do oryginalnej kasety. Teraz na żywo. Jak sobie śpiewa Ela Ela La a. Następny tryb kino domowe przetestujemy na zwrotce. Albo dobra, już. I jeszcze stereo 3D. Jak zacznie śpiewać. Albo dobra, melodyjka się zaczęła, jakoś sobie to rozróżnię. Teraz będzie 3D. No i dobra, teraz to sobie cofnę i zobaczymy. No to teraz lecimy z kasetki oryginalnej. I kasetka nagrywana. Nagrane jest dobrze, ale inaczej. Jest mniej średnich. Na oryginalnej jest jakoś tak pełniej. Ale to też jest wina nagrania z YouTube'a, bo tam tak to właśnie brzmiało. Ktoś to z kasety nagrywał, wrzucał na YouTube'a i niestety jest taka jakość. Ale zaraz zobaczymy, czy te moje zmiany tych funkcji coś zmieniły. A to już się skończyło. Muszę cofnąć. Oj, ciężko ciągnie ta 90, wolno się przewija. Ale może już wystarczy. Jakbyś tak pruje się, ale to jest już tak ze źródła tak było. Tutaj gdzie śpiewa, myślę, że jest najlepiej. To było chyba pierwsze. Nie, to było to drugie, kino domowe chyba. Teraz chyba było to trzecie. No tutaj jest jakby więcej basu, mniej średnich, czyli to drugie chyba było lepsze. A jeszcze za moment zobaczymy to ostatnie źródło, czyli... jeszcze raz przejrzę sobie te funkcje. To była ostatnia, ta 3D. Nie, ta jedna z pierwszych była lepsza, ta druga chyba była lepsza. Ale dobrze to nagrywa. Dobrze i dosyć głośno to nagrywa. A średnich zawsze można sobie dołożyć, bo on akurat ma ich dużo. Także to była kaseta nagrywana, jeszcze raz oryginalna. No jest tu trochę ładniej, trochę więcej średnich. Ale głośnościowo bardzo podobnie. Ale jakoś specjalnie to z nagrania nie jest gorsze za wiele. Nawet soprany trochę są lepsze. Basy też są dobre, czyli idzie z tego nagrywać. Idzie na tym sprzęciku nagrywać, ale spróbuję jednak nagrać inną muzyczkę, bo ta już ze źródła jest dosyć słaba.
Ze źródła brzmi to gorzej niż z mojej kasety. Także tego nagrywał nie będę. Poszukam sobie innych muzyczek i na nich potestuję to nagrywanie, ale no już słyszę, że będzie dobrze, a później najwyżej potestuję na DT-75 przez Kondora, jak to będzie brzmiało, ale no już po pierwszych wrażeniach jestem optymistycznie nastawiony do jakości nagrywania z tego sprzętu. A na razie zmykam, potestuję jeszcze na innych muzyczkach, później Wam pokażę. Dobra, zanim zacznę napełniać tą kasetę jakąś muzyką, jeszcze Wam pokażę, jak to brzmi z telefonu, a potem jak to brzmi z kasety już nagranej. Bas jest mocny, trzeba nawet trochę zdjąć, także jak na nagraniu będzie go troszkę mniej, to wcale nie będzie szkodziło, bo przynajmniej nie będzie dudnić. Dobra, może już wystarczy, bo to ma być tylko próba. Cofniemy kawałek i sprawdźmy tą jakość nagrania. Jest czysto, bas jest ładny. Sopran tnie równo. Średnich nie brakuje, jest głośno, tylko jakby ten sopran za bardzo tnie aż nawet. Ale zobaczymy, jak go troszkę zdejmiemy. To akurat też takie nagranie jest, że ten sopran na tym nagraniu taki jest już mocno tnący, ale jakoś nie charczy za bardzo, także ogólnie nie jest źle. Zaraz, czy ja tutaj nie mam przy sobie jakiejś kasety nagranej na JVC dla przykładu? Chyba mam, także od razu sobie porównamy. Dokładnie, mam z JVC nagraną kasetkę. I teraz tak, kaseta nagrana z JVC, gdzie wiadomo, że jest przyzwoita jakość. Oj, tutaj zdecydowanie mniej sopranów jest, czyli tam są one trochę jednak przesadzone. Z drugiej strony. Chociaż tu chyba takie nagranie było. Tutaj chyba będzie więcej tych sopranów. Głośności kaseta nagrana na JVC, teraz kaseta nagrana na tym Sharpie. Jakieś niemieckie radio, już się skończyło moje nagranie. Ojej, a może za daleko przewinąłem? No nie, dobra, jest. No jeszcze raz, bo za długo się z tym ociągałem, także jeszcze raz JVC. I kaseta z Sharpa. Ładnie jest. A jeszcze dla porównania kasetę z DT-75. A nie, tej akurat nie wziąłem. Mam też drugą nagraną na JVC i to taką trochę gorszą. To jest ta Sharpa, to jest ta.
faceta z JVC, teraz z tego Sharpa. Podoba mi się, jest dobrze. Specjalnie tak dla przykładu wziąłem muzykę z wyrazistym sopranem, bardzo tnącym, jeśli miałoby go brakować, bo czasami te sprzęty potrafią właśnie ucinać soprany, a on jakby minimalnie ucina basy, tak samo jak DT-75, ale bardzo minimalnie, a soprany nawet bardziej eksponuje, wyeksponowuje, tak jak to przeważnie bywa na nagraniach na kasetach chromowych. Także no jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Można na nim śmiało nagrywać, bardzo mi się podoba. A jakieś tam dalsze wnioski, ewentualnie jeszcze może później coś wysnuję, ale już słyszę, że jest dobrze. Dobra, bo film jest za długi i uciekam, hejka. Aha, Michale, Michalski, no jakbyś chciał tego deciaka do testowania, to muszę przymierzyć pudełko, które po Sharpie akurat zniosłem do garażu. Mam nadzieję, że się do tego pudełka zmieści, także myślę, że jakoś się dogadamy. To pudełko już bym miał gotowe. Ale dobra, to już się dogadamy w komentarzach najwyżej. I hejka. Trzymajcie się. No jeszcze krótka dogrywka, ale to już tak góra z minutkę. No jednak ta Motorola to był strzał w dziesiątkę, bo podłączając AUXa jeszcze tak na próbę z powrotem pod A70, tego, z którego nagrywam, okazuje się, że on ma właśnie taki cichy ten AUX, że z niego nagrywanie nie byłoby możliwe, bo było bardzo cicho, a ta Motorola gra jak z iPoda, dziwne, bo to jest telefon z Androidem do tej pory, z moich doświadczeń wynikało, że iPod grał bardzo głośno, a wszystkie inne moje poprzednie telefony na AUXie grały bardzo cicho. To jest pierwszy telefon z Androidem, który na AUXie gra bardzo głośno i dlatego z niego da się nagrywać na AUXie. No i jeszcze wracając do tych trybów dźwięku, okazuje się, że ten tryb 3D jednak jest najlepszy, bo średnie troszeczkę wzrastają, bo ich właśnie brakowało, a soprany nie są tak bardzo tnące. Także zobaczcie sobie próbkę jeszcze raz z tej Motorola na kasecie. Bas jest bardzo mocny. Sopraniki piękne. Nie tną za mocno. Jest naprawdę super nagrane. Bardzo dobrze, czysto i bardzo głośno. Ale nie jest przesadzone nic. Dobra, to było na tyle. No super to nagrywa. Zastępuje mi to na razie DT75, który zaczął tyrkotać w obydwu magnetofonach, bo dopóki nie nagrałem sobie kasety, było dobrze. A później jak na złość drugi magnetofon też zaczął tyrkotać, dlatego na nim na razie się nie da nagrywać, bo będzie szarpało z lekka. A ten Sharp też nagrywa elegancko. Nawet mi się bardziej nagranie z niego podoba niż z JVC MB200. No i dobra, żeby już film nie dociągnął do 20 minut, to kończę na tym. Hejka.